Cześć, mówi Darek Kraśnicki i witam na moim blogu www.zwolnienielekarskie.pl. Kolejny ciekawy temat w dobie niedoborów finansowych zarówno budżetu, jak i ZUS-u oraz nas wszystkich. Temat trochę przedświąteczny, oczywiście dotyczący kontroli ZUS-u. Przeczytam tutaj list mojej internautki. Witam doktorze. W listopadzie dostałam drugi miesiąc poszpitalnego leczenia w Radomiu, gdzie cały czas leczyłam się, natomiast na co dzień mieszkam w... Podczas pobytu na zwolnieniu w Radomiu, w moim miejscu zamieszkania otrzymałem polecenie listowne stawienie się na komisję z ZUS-u. Natomiast dowiedziałem się o tym 2 tygodnie po wyznaczonej dacie. Odwołanie załatwiono odmownie. No i co mam robić, Katarzyna? No cóż mogę powiedzieć, jeżeli cała procedura w ZUS-ie została załatwiona z wynikiem negatywnym, to w zasadzie pozostaje tylko sąd pracy, ale z jakimś sensownym uzasadnieniem tej sytuacji, dlaczego pani się nie mogła stawić na te badania. No być może w zaleceniach lekarskich było chory, powinien leżeć, co na przykład dla mnie jest wystarczającą przyczyną, aby się tam nie stawić. Natomiast wyjaśnienia i wniosek do sądu pracy po prostu oparłbym na prawdzie. Czyli to, że mieszkała tam gdzieś pani gdzieś indziej, w dobrej wierze się pani kurowała w swoim miejscu zamieszkania, a nie w miejscu, gdzie przyszło wezwanie ZUS-u. Na tym kończę. Jeżeli masz jakieś komentarze do tego wideo, zapraszam na wideo bloga www.zwolnienielekarskie.pl lub poniżej komentarze YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Bye bye. Mówił wasz Darek Kraśnicki, dyżurny lekarz medycyny pracy i transportu z Wrocławia.